Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Torysty52 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, jedna ważna rzecz na sam początek odcinka. Jak pamiętacie, w ostatnim materiale głównie pozbywaliśmy się króla Robara. No i teraz tutaj jest pusto, ponieważ Lee ostatnio poległ. Tutaj leży, biedactwo. Pomyślałam, że sobie go zrespimy, tak żeby było fair. Więc mam konsolkę. Nauczyłam się używać konsoli. Nie wiem, czy to dobrze. Powinno zadziałać, bo testowałam to. Pięknie. Mamy Lee. Robar nie żyje. Moja zemsta się dopełniła. Co zamierzasz teraz robić? Jeszcze nie wiem. Na razie zostanę tutaj. No i właśnie. Najpierw mała przerwa. I teraz Lee sobie tutaj zostanie i niech tak więc będzie w takim razie. Okej, on sobie będzie tam jadł, różne rzeczy robił. Tak, wiecie, dla formalności. Nie wiem, czy gra nam to zaliczy, to znaczy, czy na podsumowaniu później, po końcówce gry, czy będzie tak jak trzeba. Niestety tego nie jestem pewna, ale uznajmy, że będzie. Moi drodzy, jakie mamy zadania? Ponieważ ja bym chciała tutaj pozamykać pewne sprawy i my mamy bardzo dużo rzeczy do zamknięcia na pustyni. Ponieważ jest jeszcze jeden mak wody do odwiedzenia, jest cały Isztar do zrobienia oraz są ciężkie skrzynie do znalezienia. Jeżeli chodzi o stolicę, to też zostało nam jeszcze parę ciężkich skrzynek i myślę, że też fajnie by się było tym zająć, ale jeszcze może nie teraz. No i zadania w klanach. Odbicie tej kopalni by było bardzo ważnym przedsięwzięciem, ale na razie to zostawiam. W klasztorze byliśmy. Został nam w sumie klan ognia. Ale zanim będę chciała robić zadania w klanie ognia, to bym chciała zakończyć pustynię. Nie mówię, że pod względem szukania ciężkich skrzyń, ale chociażby pod to, żeby zrobić sobie po prostu Isztar. Ponieważ to będzie bardzo istotne. Moi drodzy, zbieramy teraz punkty, ponieważ okazuje się, że musimy się nauczyć walki dwoma brońmi, jeżeli chcemy tutaj zakończyć wszystkie zadania. Ale najpierw chodźmy porozmawiać. Chociaż nie. Stój! Czego chcesz? Chcę wejść do pałacu. Jeśli będziesz sprawiać problemy, połamie ci wszystkie kości. Po pierwsze, idziemy po ciężką skrzynię, która jest tutaj, w tych piwnicach, tutaj pod Isztar. Tutaj mamy ciężką skrzynię i bodajże starą. Oraz mamy jeszcze do odwiedzenia Zubana, który zleci nam zadanie. Tutaj się chyba schodziło niżej jeszcze. I chyba do góry. I to było tutaj, pięknie. Mamy ciężką skrzynię, starą skrzynię. Otworzymy obie, natomiast wiadomo, że ciężka skrzynia jest naszym większym priorytetem. A w niej mamy El Bastardo oraz sztabkę magicznej rudy. To takie najważniejsze rzeczy. Stara skrzynia. A w niej sztabka magicznej rudy, przepis na miksturę myśliwską. Okej, czyli przepisów też nie trzeba zawsze kupować. To jest ciekawa informacja. Butelka, dobra, nie chcemy butelki. Wyjdźmy z tych piwnic i chodźmy do Zubana. Mam nadzieję, że nie dostanie mi się po głowie za to, że tutaj okradłam ludzi. Wydaje mi się, że nie, bo oni się czepiają o takie zwykłe kradzieże, a niekoniecznie o ciężkie / stare skrzynie. Z tego, co kojarzę. Zresztą potrafimy się wyłgać z kłopotów, więc chyba powinno być w porządku. Chodźmy wziąć zadanie od Zubena. Jak widzicie, są tutaj oswojone lwy, różne tego typu sprawy. Ale zanim sobie pogadam ze Zubenem, to pójdę jeszcze po ciężką skrzynię. Co jest? Tu są niewolnice, one sobie... połowa ich śpi, połowa nie śpi. Metalowy kufer. Tu jest przy okazji do Zubena właśnie teleport. I tutaj możemy też przeczytać pulpit.
Po pierwszej wielkiej wojnie orkowie władali Myrtaną. Ludzie byli ich niewolnikami, ale wojownicy byli ich gladiatorami. Tak, no mamy tutaj historię. Jest też kolejna stara skrzynia. Nie myślałam, że są dwie. Ciężka. Miecz katowski. Między innymi po niego tutaj przyszłam, ponieważ jest lepszy. I stara. A w starej błogosławiony oręż. No to się przyda. Będziecie się czepiać? Stać! Zginęło parę cennych rzeczy. Wiesz coś o tym? Nie. Mamy cię na oku. Dobra, wszystko gra, już nie będziemy nic więcej kraść. To jest wszystko, co mnie tutaj interesowało. O, co jest? Chodźmy do Zubena. Mówi się, że przybędzie wojownik. Wojownik z północy. Przybywasz za późno. Sprawdzian już się rozpoczął. Jaki sprawdzian? Poszukuję wojownika. Śmiałka, który będzie gotowy do ważnej misji. Nie musisz dalej szukać. Przyjmę tę misję. Tak, tak właśnie sądzę. Jak już jednak powiedziałem, sprawdzian już się rozpoczął. W tej sytuacji musisz wziąć w nim udział. Pomów z Ugrasalem. On zajmuje się szczegółami. Król Robar nie żyje. Król był stary i słaby. Nawet jego magiczna bariera nie mogła go uratować. Moc Inosa znika z tego świata niczym piasek na wietrze. Okej, okay, i nie dostałam nic od ciebie za to? Spodziewałam się czegoś lepszego. Jeżeli mam być szczera. No niestety. No dobrze. To co, mamy sprawdzian asasynów. Do Ugrasala. Ugrasal z tego co kojarzę jest tutaj. Więc chodźmy do niego. Na pewno są jakieś sprawy, którymi musisz się zająć. A co ciekawe, nie ma go teraz tutaj. To niedobrze, bo będę teraz za nim biegać i go szukać. Ostatnio tu był. Liczyłam, że teraz też tu będzie. Bardzo niedobrze. Że go tutaj nie ma. To gdzie on może być? Dobre pytanie. Będę biegać do upadłego. Wojownik. Wojownik, wojownik. Kasim. Emet. Wow. Makas, okej. Okay. Wojownik. Musan, Sven. Ha. Tam ktoś jeszcze idzie. Jest. Jestem Ugrasal, wojownik Zubena i nauczyciel. Co cię sprowadza do Ichlan? Przychodzę w sprawie sprawdzianu. Naprawdę? Już się rozpoczął. Skoro jednak Zuben cię przysłał, to możesz spróbować szczęścia. Co mam zrobić? To dość proste. Każdy w mieście ma prawo poddać cię sprawdzianowi. Możesz mi wierzyć. Większość mieszkańców chciałaby wziąć udział w takiej zabawie. Będę cię obserwować. Zobaczymy, jak sobie poradzisz. Jaką mam konkurencję? Zarkosa. To dobry wojownik. Zebrał własną ekipę i poluje na lwy. W sprawdzianie bierze też udział mag Surus. Chyba wciąż siedzi w mieście i waży mikstury. Sprawdzaj. Jeśli chcesz wykonać specjalną misję Zubena, musisz najpierw opanować walkę dwiema broniami. Udzielę ci odpowiednich lekcji. Tak, więc musimy się nauczyć. To nam na razie w takim razie nic nie da. Możemy teraz pogadać z kim trzeba. Tutaj jest przy okazji pulpit do alchemii. Tu jest napisane coś o alchemii. Czegóż chcesz od Nerusula, wielkiego czarnego maga z Isztar?
Mam cię poklepać po pleckach tylko dlatego, że udało ci się dostać do miasta? Myślałem, że największym magiem jest tu Zuben. Dokładnie. Właśnie tak jest. Stoisz za kradzieżą magicznej rudy. Ci idioci mnie zdradzili. Mieli mi dostarczyć surową rudę. Zamiast tego sprzedali ją za kilka nędznych sztuk złota. Cóż, surowa ruda jest co nieco warta. Kilka nędznych sztuk złota. Po przerobieniu w oręż z magicznej rudy byłaby warta 10 razy więcej. Nikt by nie powstrzymał nawet kilku asasynów wyposażonych w tę broń. Nikt. Nawet Zuben. I to ja byłbym nowym władcą asasynów. Ej, wracaj na ziemię. Nie masz surowej rudy. Ani kawałka. A niech to. Dobra. Słuchaj, zapomnijmy o tej błahej sprawie. Zapłacę ci 2000 złotych monet i nigdy już o tym nie wspomnimy. Co ty na to? Umowa stoi? Oj, gościu, za mało. Zapłacisz za swe czyny własną krwią. Jak śmiesz odrzucać moją ofertę? Zwyczajnie. Jesteś zupełnie szalony. Beliar wybrał mnie na swego sługę. Wyślę cię prosto do niego. Wybiła twoja ostatnia godzina. No, na szczęście tutaj nikt się nie pruje, że go pokonaliśmy. No i dobra. Magiczny korzeń trucizna. Fajnie. Okej. Wezmę udział w twoim sprawdzianie. Co? Ty chcesz się zmierzyć z wyzwaniem Zubena? Od wielu lat doskonale swe zdolności. A ty? Jak długo tu jesteś? Kilka dni? Nie masz szans, śmieciu. Zobaczymy. Dokładnie. Zobaczymy. Wynocha stąd. Nie masz czego szukać w tym mieście. No tak, Surus jest naszym rywalem, więc wiadomo, że jemu się to nie podoba. Wszystko. Jestem Montasir. Sługa Beliara i zarządca Isztar. Jeden z naszych został na pustyni. Możesz klapnąć w jego chacie. To pierwsza na górze schodów. Ta z czaszkami nad wejściem. Okej. Pokaż mi swoje towary. No dobra. O, ty masz młotki. Tak, ja już w przyszłości może będę wiedziała, że po prostu nie warto bić niewolników. tak. Na pustyni mają właśnie sporo tego towaru. Dobra, tutaj w sumie byłam. I z tego co zrozumiałam, to ta chata jest pusta. Dobra. Na dół możemy zejść, tam jest arena. Ale tutaj jest jeszcze też zejście na dół. Więc miałeś problemy z Nerusulem? Kompletnie oszalał. Podobno kradzież surowej rudy to też jego sprawka. Skąd o tym wiesz? Wiem wiele rzeczy. Nie lubimy, kiedy potężni magowie popadają w obłęd. Oto drobnostka od zadowolonego alchemika. Witaj w Isztar, synu północy. Jestem Delazar, alchemik i mag. Jak mogę ci pomóc? Chcę się od ciebie uczyć. Oczywiście. Chętnie posłużę swoją wiedzą każdemu, kto dotarł aż do Isztar. No to fajnie. Pokaż mi swoje towary. Masz bardzo fajne przemiany. Chrząszcz, lew i zębacz. Nie widziałam wcześniej tych przepisów. Już to wiem. No dobra. Niech będzie. Tu jest pusta chata, ale jest pulpit. Już to wiem. Dobra. Czyli jednak nic tutaj kompletnie nie ma. Właśnie, bo ja jestem debilem. I zapomniałam o tym cudeńku.
Zaostrzymy, zatrujemy i będzie jak znalazł. Powinnam mieć chyba truciznę. Pięknie. Dobra, to co, moi drodzy, robimy? Dobre pytanie. Tu jest w sumie jeszcze dużo rzeczy do sprawdzenia. Ale fajnie by było... a może nie? Może arena? Może jednak arena, wiecie? Tu jest Ugracal, widzę, że on sobie tak spaceruje. Tu jest ten mag, tu jest ten pokonany mag. No to idziemy na drugą stronę. Tu jest ten zarządca. Tam na górze nikogo nie było. Chcę się poddać próbie. Sądzisz, że jesteś wspaniałym wojownikiem, którego szuka Zuben? Będziesz miał okazję, żeby to udowodnić. Oczywiście, przed pojedynkiem musisz wnieść opłatę. Chcę walczyć. Twoim pierwszym przeciwnikiem będzie Makas. Dalej, pokaż, co potrafisz. No i pięknie. Zobaczymy, jak się nowa broń sprawuje. O Boże, jaka kosa. Zajebiście wygląda. Wiecie, co jest najgorsze? Że ten Makas to się chyba zbugował. Zróbmy F5 i F9. Może to pomoże. A jak nie, to trzeba będzie go przyzwać. Za to zapłaci. Biegnie? Nie biegnie? Inaczej być nie mogę. Czy ja? Aha. Ty też chcesz mnie poddać próbie? Wiesz, że nie przepadam za tymi całymi próbami. Narażają dobrych ludzi na wielkie niebezpieczeństwo, tylko po to, żeby udowodnili swoją odwagę lub siłę. To oznacza, że nie poddasz mnie próbie. Wiesz, skoro tak ci zależy na jakiejś próbie, to może po prostu zrób coś pożytecznego. Idź do Kafy. Pilnuje studni za miastem. Zawsze ma coś do roboty. Zobacz, czy możesz mu jakoś pomóc. Aha, no to miło. Walka na arenie. Co tu się dzieje? F9. Niedobrze. Niedobrze, bo Makas się zbugował chyba w ścianie, wiecie? I tu się zrobił teraz problem. Konflikt interesów, te sprawy. Że jak ja wyjdę z areny, to będzie anulowane? Tak jest. Dobra. O, tu jesteś. Wiecie co? Przyzwiemy go na nowo może. Wiedziałem, że tak będzie. To się nie może pomóc. Pogadajmy z nim, albo nie. Chcę po... Idź! Czemu on nie idzie na arenę? Coś ci powiem. Ajajaj, mamy zbugowane zadanie, wiecie? To niedobrze bardzo. No. On jest w ścianie. A jak go tak zmiotę, to będzie problem. Mhm. On się zbugował cał... O, idzie jednak. Aha. Zawsze ta sama stara śmierć. To mamy przejebane, wiecie? Nic dobrego. Mamy dwóch Makasów i żaden nie chce ze mną się bić, nie? Nie zawracaj mi głowy!
Dobra, zróbmy F9, tylko że mam F9 na arenie, nie? Tak czy siak. Ci powiem, uważaj na siebie. Nie wiem, co teraz mamy za bardzo zrobić z tą areną. On tam stoi, nie? Każdy musi zapłacić. Nie pisne ani słów. Bardzo niedobrze. Wiedziałem, że tak będzie. Dobra, olewamy. Nie przyjdzie z tego nic dobrego. Może gościu się odbaguje, jak się teleportujemy gdzieś. Na drugi koniec mapy. Dobra, nie gra się uspokoi, muzyczka będzie z Ardei. I teraz wróćmy do Isztar. I zobaczmy. Hej, nie zapomniałeś o czymś? Co? Bierzesz udział w próbie, prawda? Nie myśl sobie, że się z tobą nie zmierzę tylko dlatego, że jestem poza miastem. Więc jak będzie? Twój przeciwnik Zarkos wybył jakiś czas temu polowanie na lwy czy coś w tym stylu. Zabrał mi pradawną misę. Zabrał? W walce na arenie, ale wygrał tylko dlatego, że stosował niedozwolone sztuczki. Więc przynieś mi misę i przy okazji pozbądź się Zarkosa. Dobra, wiesz co, pogadamy później, bo ja bym chciała, żeby tamten się nie zdążył zbagować, a i tak pewnie już jest zbagowany. Ha. Okej. Właśnie, spadaj. Zróbmy to na szybko. No, uda się. Pogódź się. Uwaga, szykuje się walka. Pięknie. Odbagowałam zadanie. Tak, dobra robota. Brawo dla mnie, nie? Niemożliwe. Ojej, pięknie. Niestety, nie już się bałam. W porządku. Masz za sobą rozgrzewkę. Następna walka nie będzie już taka łatwa. Dawaj przeciwnika. Walczysz z Musanem. On ci pokaże, kto tu rządzi. Okej, a tamten schodzi. Dobra, to weźmiemy od razu questa od niego. Ty też chcesz mnie poddać? On mówił o tym... Dobra. Pokaż, co potrafisz. O Jezu, gościu jest tak słaby, że się przewraca co 5 sekund. Dobra robota. Dobra. Pierwsze reputacje do Isztar. No dobrze, więc pokonałeś Musana. Następna walka nie będzie taka łatwa. Dawaj tu następnego przeciwnika. Będziesz walczył z Emmetem. Ćwiczy od wielu tygodni. Nie masz żadnych szans. Dobra, zobaczymy później. Chcesz mnie sprawdzić? Zuben szuka doświadczonego, twardego sukinsyna. Taki właśnie jestem. Takiego, który potrafi polować i nigdy nie ucieka od walki. To też do mnie pasuje. Nie sprawi mu trudności załatwienie mi 5 lwich skór, ale nie zwykłych, lecz z rozkładających się bestii. To najgorsze. Każdy musi zapłacić. No, to prawda. A gdzie taki twardy sukinsyn powinien szukać tych rozkładających się bestii? Te stwory kręcą się po pustyni i dołączają do innych stad. Podobno na zachodzie jest cała grupa tych potworów. A przy okazji sprawdzam też Zarkosa. Zawsze ta sama sprawa. Każdy twardy sukinsyn musi wiedzieć co nieco o polowaniu. A jeśli nie wie, to szuka kogoś, kto go tego nauczy. Dobra, no możesz mnie uczyć, masz różnego rodzaju rzeczy. Ogódź się z porażką. Oj, Emmet, naprawdę. Aha.
Boże święty, nie rób takich rzeczy. Niemożliwe. Pięknie. Poza areną się udało dosłownie. Jest jeszcze inne rozwiązanie. Właśnie powaliłeś trzech cholernie dobrych wojowników. Powiem ci coś. Przeszedłeś moją próbę. Nie mam już dla ciebie żadnych przeciwników. Zostałem tylko ja. Ale dajmy sobie z tym spokój. Jeszcze jedno. Oto twoje ciężko zapracowane złoto. Super. Ej, ty. Nie jesteś stąd, prawda? A ty? Skąd pochodzisz? Z Lago. Przybyłem tu, żeby trenować. Co robisz? Przygotowuję się do walki. To znaczy psychicznie. Kiedy umysł i ciało osiągają harmonię, staje się niepokonany. Rozumiem. Ale nie mogę się skupić na treningu. Może to przespalenie? Tak, jasne. Właśnie tak. To przez to świństwo, które tutaj palę. Nie mam pojęcia, czym to nabijają fajki, ale smakuje trochę jak kaktus. Poddaj mnie próbie. Chcesz się poddać próbie? Więc idź do Lago i skombinuj mi paczkę bagiennego ziela. Zamawiałeś towary z malowniczego Lago. Hej, tylko spójrzcie. Cała paczka materiałów treningowych. Na sam widok mój duch otwiera się na cały wszechświat. Jeśli też otworzysz swojego ducha, pokażę ci, jak kontrolować ciało. Okej, to chyba znaczy, że mógłby mnie uczyć akrobatyki. Dobra, mamy zadania w Isztar i to całkiem sporo. Jeszcze tutaj jest kowal. To się nie może powtórzyć. Z Nordmaru? Kupuję oręż z magicznej rudy. Oręż z magicznej rudy? A do tego nie potrzeba wielkiego pieca? Tak, do wytapiania rudy. Ale gotową sztabkę mogę przekuć na każdym kowadle. I? Gdyby udało ci się zdobyć jakieś sztabki magicznej rudy, przynieś mi je. A jeśli sądzisz, że posiadasz odpowiednie umiejętności, to pokażę ci, jak wykuć ostrze. Masz tu kilka sztabek rudy. Rety! Znalazłeś ich aż 10? Lepiej zajmij się tym osobiście. Dobry jesteś. Zabieram się do pracy. No i super. On mnie nie nauczy nic wielkiego. Makas się odblokował przy okazji. Wszystko w rękach Beliara. Obeszło się bez dziwnych bugów. Dobra. Zarko, studnie poza miastem. Sprawdzian. Mistrz walki. Mam 14 punktów. Podejrzewam, że potrzebuję 15 minimum, żeby się nauczyć pierwszego poziomu. Ugrasal chyba akurat jest na dole. Nauczysz mnie walki? Tak, 15. I 25, czyli 40 punktów. Damy radę. Dobra, to musimy pogadać jeszcze z tym gościem przy bramie do końca, dokończyć ten dialog i pójdziemy w stronę tych studni. Gdzie znajdę Zarkosa? Założył obóz nieco na północ stąd. Kiedy już znajdziesz się przy studniach, idź przed siebie. Ale nie udawaj się ścieżką, trzymaj się górskiego zbocza. Tylko uważaj na lwy. Masz coś jeszcze? Powinieneś bardziej uważać. Kręcą się tu ostatnio różne podejrzane typy. Chyba szukają właśnie ciebie. Skąd przychodzą? Wygląda na to, że narobiłeś sobie w mieście wrogu. Okej, na północ stąd, czyli tutaj gdzieś ten obóz powinien być. Podejrzewam, że na tamtej górze jest. Albo tutaj na dole. Na północ. Nie, no to jest tam. Ale najpierw kwestia studni. Witamy przy studni Isztar. Jestem Giacomo. Jeśli chcesz kupić wodę, zapraszam. Szukam kawy. Jest tam. Przy pozostałych studniach. Super, dziękuję. Pokaż mi swoje towary. Co ty masz?
No, nic ciekawego. Dobra, to chodźmy w takim razie. Zobaczymy, co uda nam się odnaleźć. Mamy chyba kafę. Zróbmy jakiś zapisik, bo dawno nie było. Makas mnie tu przysłał. Mam ci pomóc. Makas? Siedzi tam całkiem długo. Zaraz, co to było? Szakale. Dalej, zabijmy je. Gdzie są szakale? Pokazałeś mu! Dobra, pięknie. Co za paskudna bestia! Paskudne zwierzęta czasem atakują więcej niż jeden raz. A niech to! Pobiegły do innych studni! Aha, czyli on nam zleca to zadanie z tymi przywódcami szakali, które jest. Rozumiem. To myślę, że uda nam się je nawet dzisiaj zrobić, podejrzewam. Te bestie nie zostawią nas w spokoju. Parszywe bestie! Uj, dużo was. Okej. Masakra. Chyba go uderzyłam przez przypadek. Pokazałeś mu! Albo ten szakal resztkami co sił. Co za paskudna bestia! Co ty robisz, Kafa? Ha! Te bestie chciały nas przechytrzyć. Dostały niezłą nauczkę. Więc o czym to mówiliśmy? Przysłał mnie Makas. Tak. Więc zabij przywódców tych stad szakali. Gdzie mogę znaleźć te szakale? Zbiegają ze wzgórza. Gdzieś tam musi być jaskinia. Okej, mamy kłościka, to myślę, że możemy go zrobić. Ale się przytuliły do siebie pleckami. Okej, ten niewolnik się chyba wyżywa na tym cholerstwie. Dobra, to przejdźmy się tutaj. Akurat myślę, że starczy nam czasu. Przy okazji tutaj w jednej z jaskiń powinna być ciężka skrzynia, więc to też na pewno nam ułatwi życie. Dobra. Trzech przywódców powinno być. Tu jest od razu jaskinia, więc tutaj będzie ciężka skrzynia bodajże i przywódcy. Dobra, F5 się przyda. Tu jest ich dużo. Na szczęście to są szakale, a nie lodowe, bo z lodowymi troszeczkę by był problem w tak dużej grupie. Dobra. Nie mam już wytrzymałości. Ale to nic. Mamy pierwszego przywódcę. Sporo ząbków można zebrać dzięki temu. I cieszę się, bo będzie ciężka skrzynia. To akurat mnie mega cieszy. No spokojnie, to są tylko szakale. Zresztą jesteśmy już na tyle silni, że nie ma w ogóle o czym mówić. No i pięknie. A w ciężkiej skrzyni Nimrod.
Okej, w porządku. Tam na dole już chyba nic nie ma. Nie, pusto. Okej, został nam ostatni przywódca, bo z tego co pamiętam jest ich trzech. Całkiem fajnie nam to, myślę, idzie sprawnie. Ale i tak warto sobie wziąć kuszę, żeby namierzyć tych tutaj przywódców. Z tego co pamiętam, musimy trochę zejść w dół. One są trochę niżej. Taką mają ścieżkę patrolową. Ależ mamy kosę na plecach? Nie powiem, fajnie to wygląda. Gorzej, że Bezi w to wchodzi nogami. Wygląda to komicznie. No dobra. Jakieś szakale tu się znajdują? Znajdują się, ale na razie nie ma przywódcy. Ha. Spokojnie, dojdziemy do tego, że je spotkamy gdzieś tutaj biegające. Może będą troszkę wyżej. Tu też możemy sobie przejść. Tutaj jest mała jaskinka, co prawda. Z tego co pamiętam, nic w niej nie ma. Oprócz topielcy. Nie pilnują nic. Jeżeli o to chodzi. A szkoda, bo mogłoby pilnować na przykład starej skrzyni. Ale niestety nie można mieć wszystkiego. No i dobra. Nie ma też na nie żadnego zlecenia. Taka od poboczna jaskinka. Ani żadnego grobu do kopania nie ma. Mogłoby coś tu być, ale niestety. Nic z tych rzeczy. Okej, może już po drodze też ci przywódcy się tutaj gdzieś pojawił, ten jeden. Wiecie, one robią takie kółka, że raz biegają w górę, raz biegają w dół. Więc możliwe, że zaraz na jakieś stado się napatoczymy. Tutaj ewentualnie wyżej mogą być też. Tu są na przykład dwa pojedyncze, no nie? O, jest przywódca, pięknie. No to mam to, co chciałam. Mam nadzieję tylko, że nie zginę, bo robi się niebezpiecznie. Nie powinnam. Super, już mamy 50 do Isztar, to jest w ogóle też zajebiście. Słyszę jeszcze szakala, ale to już mnie nie interesuje. Ubyliśmy przywódcę. Nawet trzech. Oddamy kłościka. Do kafy. Potem też do tamtego. Zastanawiam się, gdzie jest ten jeden gość całkiem. Dobra.
Okej. Jeszcze przy okazji dobite parę sztuk. Nagrywam dla was ostatni odcinek zapasowy, żebyście mieli na 1 sierpnia. Ponieważ ja będę miała jeszcze gości po ślubie i po prostu nie będę miała chyba kiedy nagrywać, więc uznałam, że po prostu nagram dla was trochę więcej. Zabiłem przywódców stad szakali. Świetnie. Te paskudne bestie powinny zostawić nas na jakiś czas w spokoju. Nie sądzę, żeby szakale znowu się tu pokazały. Powiedz Makasowi, że mi pomogłeś. Super. To co, jeszcze się może przejdziemy w stronę tego obozu, jakoby, gdzie on miałby być? Gdzieś na północ. Pytanie, jak daleko na północ? Ja mam wrażenie, że tutaj, gdzie jest ta oaza. No, tutaj raczej nie. Ale centralnie tu jest północ i to też nie jest ścieżka, więc możliwe, że gościu jest po prostu tutaj. Moglibyśmy jeszcze to załatwić dzisiaj. A na kolejny odcinek zostawić sobie te rozkładające się lwy, nie? Tam jest chyba obóz. Jest jakaś studnia i namiocik. Tak jest. Ale to są sami wojownicy. Dlaczego? Mam cię. Budzisz? Musisz zginąć, typie. Jestem Zarko, łowca lwów. To bardzo niebezpieczna okolica. Co cię tu sprowadza? Szukam rozkładających się bestii. Zabiją cię. Skoro jednak najwyraźniej pragniesz śmierci, kawałek na północ stąd znajdziesz jaskinię. Jeśli się do niej zapuścisz, nie pozostanie z ciebie nic poza kośćmi. Naucz mnie czegoś. Da się zrobić. Sporo wiem o łowiectwie. Za moją wiedzę będziesz jednak musiał zapłacić. A to spadaj. Biorę udział w sprawdzianie Zubena. Naprawdę? Jesteś więc moim konkurentem i potencjalnym problemem. A problemy należy eliminować. Wyślę cię na łono Beliara! Wyślę cię na łono Beliara! Kurde, no nie zdążyłam. Fuck my life. Liczyłam, że zdążę go dobić. Noż. No co je? No hal... Kur... Ja pierdolę. Zatrzymaj się, ty psie. Pij szybko tą miksturę. Ja chcę tylko tamtego dobić, Chryste. O, moja... Nikt... Możecie schować te łuki zasrane. No szkurdele, no. Dobra, nie. Pierdzielę to. O, bo nie, wiecie co? Widziałeś? To dobrze. Ah!
Okej. Dobra. No i pięknie. Ma też złotą misę. To co, wracamy do Isztar. Oddamy misę. Powiemy tamtemu... No, ogółem będzie chyba zadowolony. Jeden i drugi. Oto twoja misa. Doskonale! Zabiłeś Zarkosa? Już po Zarkosie. Siad jeszcze o tobie usłyszy, ojcze Pru. Super, dziękuję. Mam tylko nadzieję, że nikt mnie nie oskarży o morderstwo. Dobra, potrzebuję tego typka, który lubi wchodzić w ściany. Pomogłem Kafie. Więc nie muszę tam jeszcze wracać. Wspaniale. Powiem Ugrasalowi, że przeszedłeś moją próbę. Na to. Super. Jak my stoimy? No za niedługo nowy poziom. Ale jeszcze trochę. A z zadaniami? Mistrz walki, skóry, sprawdzian asasynów. Myślę, że kolejny odcinek to będzie na spokojnie dobry moment, żeby te zadania zrobić. Myślę, że w kolejnym odcinku się uwiniemy z całym Isztar w sumie. Chodźmy od razu się może przekimać, bo robi się wieczór i moi drodzy, będę się już z wami żegnać. O, tu nie ma łóżka. Dziękuję wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się i do kolejnych odcinków. Cześć!